Dzień dobry i witam Cię bardzo serdecznie w cyklu podcastów Wydruki dla przyszłości, który powstał we współpracy z HP, właścicielem usług HP Plus i Instant Ink. Nazywam się Angelika Maria Talaga i z zawodu jestem neuroedukatorem, a to oznacza, że projektuję procesy edukacyjne tak, by współgrały z tym, jak funkcjonuje mózg dziecka. I o tym troszeczkę też opowiem Wam w podcastach, które powstały po to, żeby wspierać rodzica w zrównoważonym rozwoju dziecka, ale również w towarzyszeniu w procesie edukacji niezależnie od warunków otoczenia. Oprócz tego, że jestem neuroedukatorem, jestem też mamą i osobiście doświadczyłam blasków, cieni i wszelkich wyzwań związanych z edukacją dzieci w domu, tak jak na przykład przy ostatnich lockdownach. Dlatego chciałam opowiedzieć Tobie o kilku korzyściach płynących dla rodzica nie tylko z posiadania drukarki, ale również usług dodatkowych. Takich jak Instant Ink, a polega to na tym, że to nie Ty, nie rodzic, tylko drukarka pamięta za nas o tym, że tusz będzie się kończył i jak tylko będzie on potrzebny, zamawia i dostarcza pod drzwi. Więc jeśli zdarza się tak, że dzieci przychodzą do Was w niedzielę wieczorem, że coś na poniedziałek rano jest potrzebne, to nigdy nie będzie problem i jest jeden stres z głowy. Dodatkowo w usłudze HP Plus przez pół roku macie taką subskrypcję zupełnie za darmo i tusz zupełnie za darmo. Oprócz tego łatwa w obsłudze drukarka i drukowanie z aplikacji, co jest must have na XXI wiek i dodatkowo pliki, które są drukowane, przesyłane są przez chmurę, jest to też więc rozwiązanie bardzo bezpieczne. Nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić Was na odcinek podcastu, ale pamiętaj, żeby przed lub po zajrzeć we wszystkie linki pod tym filmem, a znajdziesz tam linki do pozostałych odcinków z serii, znajdziesz tam też informacje o usługach, o których wspomniałam, HP Plus i Instant Ink, czy informacje o drukarce, ale również materiały dodatkowe. Do każdego z odcinków przygotowałam dla Was PDF-y, które macie za darmo do pobrania. Każdy z tych PDF-ów zawiera narzędzie, które ma za zadanie wspierać rodzica we wdrażaniu tych wszystkich elementów, o których opowiadam właśnie w odcinkach podcastów. Dlatego zachęcam Was do tego, żebyście korzystali tego również praktycznie, a nie tylko teoretycznie. I co? Do zobaczenia za chwilę. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy więcej na temat dziecięcej samokontroli, samoregulacji odrobinę i samoświadomości. Ale zanim powiem Wam o tym, czym są te elementy i w jaki sposób możemy pomóc dziecku je eksplorować, chciałabym poruszyć temat, dlaczego w ogóle to jest tak istotne. Bo zwykle koncentrujemy się na rozwoju dzieci, na rozwoju intelektualnym, na rozwoju fizycznym, żeby zdrowo rosły i, cytując klasyków, żeby po prostu były szczęśliwe. Żyjemy jednak w bardzo ciekawych czasach i w bardzo dynamicznie zmieniających się czasach. Nie dalej niż 50 lat temu w Polsce nie było mowy o tym, żeby rozmawiać o komputerach, internecie, o wszędobylskich odpowiedziach na wszystkie pytania w zasięgu nawet nie ręki, ale w zasięgu palca, a czasami nawet w zasięgu głosu, bo teraz wystarczy zapytać Siri, Alexy czy któregokolwiek innego urządzenia, które masz pod ręką i dostajesz odpowiedź natychmiast. Ponieważ świat się zmienia, niesie to za sobą dużo różnych konsekwencji również dla naszych dzieci, bo powinien zmienić się ich system nauczania i to, jak przygotowywujemy dzieci do życia, to niestety dzieje się bardzo powoli. Dlatego właśnie to rodzice powinni przejąć dużą część odpowiedzialności za przygotowywanie dzieci do życia w świecie, który im tak naprawdę tworzymy i które oni za chwilę będą tworzyć też sami sobie. Ale te wszystkie zmiany nie wpływają tylko na szkolnictwo, bo wpływają też na rynek zawodowy. Zmiany te możemy zauważyć już w tym momencie, bo nasze pokolenie, pokolenie rodziców, czyli 20, 30, 40 lat, my już pracujemy zupełnie inaczej niż nasi rodzice. Częściej zmieniamy pracę, zmieniamy nawet ścieżkę kariery i robimy to ze znacznie większą łatwością, poprawiając swój standard życia. Tymczasem chciałabym zacytować Wam kilka statystyk odnośnie tego, czego możemy spodziewać się
dla naszych milusińskich. Futurystka Sinead Bowell opowiada o tym, że 65% dzieci, które dzisiaj rozpoczynają szkołę podstawową, najprawdopodobniej będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie zostały wynalezione. I znamy takie przypadki, wiemy, że niektórzy ludzie dziś zajmują się i praktykują zawody, o których 50 lat temu nie słyszano. Ale to są jednak przypadki, to są jednak wyjątki. W kontekście naszych dzieci, czyli osób, które teraz są w szkole podstawowej, to już będzie zdecydowana większość, 65% dzieci. I tu pojawia się pytanie do nas, dorosłych. W jaki sposób my chcemy przygotować nasze dzieci do przyszłości, skoro nie mamy pojęcia, nie mamy podstaw i nie mamy nawet przesłanek, żeby móc podejrzewać, jak ta przyszłość będzie wyglądała? Dlatego ciężko nawet mówić o konkretnych umiejętnościach zawodowych, w jakie moglibyśmy wyposażyć nasze dzieci, bo nie mamy zielonego pojęcia, czy to im się na cokolwiek przyda. Nasze dzieci będą pracować w 17 różnych zawodach i w 5 różnych branżach w ciągu swojej aktywności zawodowej. Czyli zmiany, które my dziś zauważamy, będą standardem i będą znacznie bardziej dynamiczne za kolejnych kilkadziesiąt lat. O czym nas to informuje? Ano o tym, że oprócz rozwoju fizycznego i intelektualnego, oprócz rozwoju emocjonalnego, musimy też pochylić się nad rozwojem kompetencji miękkich czy nad rozwojem osobistym. Nazwać to możemy bardzo różnie, ale to niestety po stronie rodzica jest odpowiedzialność, żeby te strefy rozwinąć. A ja dla Was tutaj dzisiaj jestem, by podpowiedzieć co nieco, od czego zacząć i jakich narzędzi używać. Ponieważ my jako dorośli nie jesteśmy w stanie dzieciom podpowiedzieć i pokierować ich za rękę w temacie, jak poradzić sobie w przyszłym życiu, dlatego pojawiają się tutaj trzy słowa, które zaczynają się od samo, bo chodzi o to, żeby dziecko wyposażyć w takie umiejętności i w takie narzędzia, żeby było w stanie samodzielnie do pewnych rzeczy dochodzić, samodzielnie się nowych rzeczy uczyć, samodzielnie rozumieć, jakim ono jest człowiekiem i jakim człowiekiem może się stać. A do tego przyda nam się właśnie samokontrola, samoregulacja i samoświadomość. Dlaczego samokontrola jest istotna i co to właściwie jest? Ponieważ nasze dzieci dorastają w świecie, gdzie tych bodźców i rzeczy, które docierają do mózgów dzieci każdego dnia jest ogrom, może mieć miejsce coś takiego jak chroniczny stan podwyższonego pobudzenia. Co chwilę dzieje się coś, co zwraca dziecięcą uwagę. Czy to na ekranie telefonu, komputera, telewizora, czy to wszędobylskie reklamy, które walczą o naszą uwagę, czy też ilość ludzi, z jakimi się spotyka i relacje, jakie tworzy, czy ilość rzeczy, których musi się nauczyć, przyswoić, ilość kontekstów, w jakich dziecko codziennie przebywa. Wszystko to może prowadzić właśnie do chronicznego stanu takiego podwyższonego pobudzenia, kiedy dziecko cały czas jest zaalarmowane. Wtedy właśnie alarm w układzie limbicznym, który jest wrażliwy na taki stres, sprawia, że najmniejszy drobiazg może uruchomić silną reakcję stresową. Bo nasz układ limbiczny, system każdego człowieka, jest stworzony do tego, żeby wyszukiwać zagrożenia potencjalne, które mogą nas napotkać i zagrozić życiu lub zdrowiu. Ale dzisiaj wystarczy wyjść na ulicę, żeby zobaczyć wielkie maszynowe zwierzęta, czyli samochody, które mogą zagrozić nam dosłownie w każdej sekundzie, kiedy jesteśmy na ulicy i na chodniku. Z tego właśnie powodu system mózg dziecięcy jest w ciągłej gotowości. Jeśli jest w ciągłej gotowości, nie może odpocząć. Jeśli nie może odpocząć, to znacznie ciężej układa się i systematyzuje wszystkie rzeczy, których się na co dzień uczymy. A dodatkowo podtrzymywanie gotowości mózgu do obrony na przykład czy do ucieczki jest ogromnym wydatkiem energetycznym mózgu. Jeśli więcej energii spędzamy na wyszukiwanie stresorów, potencjalnych zagrożeń i decyzje, jak sobie z nimi radzić, tym mniej energii w mózgu dziecka wystarczy na uczenie się nowych rzeczy. I cytując książkę Self-Reg, dziecko może rozwinąć zdolność do samoregulacji, kiedy pomagamy mu regulować jego poziom pobudzenia.
I dlatego tutaj Twoja rola jako rodzica jest tak bardzo ważna, bo my to musimy kontrolować. Samokontrola i samoregulacja sprawi, że dziecko samodzielnie potrafi kontrolować to, jak reaguje na stres, w jakie sytuacje się angażuje, które potencjalnie mogą ten stres wywoływać, ale też potrafi nie ulegać pokusom. To znaczy osoba, która ma silną samokontrolę, potrafi uczyć się wtedy, kiedy inni imprezują. Potrafi odmówić sobie kolejnego nadprogramowego kawałku torta. Potrafi odmówić sobie papierosa, mimo że inni namawiają. Potrafi powstrzymać chęć, żeby uderzyć kogoś wtedy, kiedy jesteśmy bardzo, bardzo źli. Wszystkie te takie drobne elementy, które właśnie wypływają z samokontroli i z samoregulacji, sprawiają, że łatwiej nam się żyje w społeczeństwie i docelowo łatwiej rozwija własny potencjał. Wtedy to właśnie dziecko może skupić się na uczeniu rzeczy potrzebnych, na rozwijaniu swoich talentów, na rozwijaniu swoich zainteresowań, na szukaniu tego, co go interesuje, w czym może być dobry i jak stać się w tym jeszcze lepszy. Kiedy tą bazę mamy już ogarniętą, przejdziemy do współczesnej psychologii sukcesu i pod takim tytułem też polecam Wam serdecznie książkę dr Carol Dweck, która opowiada o czymś takim, co w języku angielskim nazywamy growth mindset, czyli taki styl myślenia, który nastawiony jest na wzrost. I pokrótce tłumacząc to z perspektywy rodzica, polega to na tym, żeby wyposażyć nasze dzieci w narzędzia, które pomagają im stawać się jeszcze lepszym. Na przykładzie, jeśli powiemy dziecku, że pięknie narysował rysunek, ponieważ jest bardzo zdolny, daliśmy mu informację zwrotną o efekcie, piękny rysunek, piękny efekt, ale też o przyczynie, dlaczego ten rysunek jest taki piękny, bo dziecko jest zdolne. Czy dziecko z tą zdolnością może coś zrobić? No niestety nie. Albo określone jest jako zdolne, albo określone jest jako niezdolne. Albo w jakimś zakresie i w jakiejś kategorii zdolności ma, albo ich nie ma. Nie jest to coś, czym samo dziecko może manipulować. A nam zależy na tym, żeby właśnie dziecko było samodzielne. Samodzielne również w kontekście wzrostu i rozwoju, własnego rozwoju. Dlatego chwaląc rysunek, zdecydowanie lepiej dać dziecku coś jako przyczynę piękności tego rysunku, dać dziecku coś, co jest narzędziem, czyli czymś, czym dziecko może manipulować. I tu na przykład powiemy, piękny rysunek, widzę, że bardzo się starałaś. Widzę, że poświęciłaś na to więcej czasu niż ostatnio. I w tym momencie dajemy dziecku coś, z czym ono może coś zrobić, bo skoro tym razem się postarało i dlatego rysunek jest piękny, to oznacza, że następnym razem też może się postarać albo może się postarać nawet bardziej, a jeśli za innym razem rysunek nie będzie tak zachwycający, to oznacza nie, że dziecko jest niezdolne lub straciło swoje umiejętności, ale może oznaczać po prostu, że tym razem mniej się postarało. Nie rzutuje to więc na osobowość dziecka, a po prostu na to, jakie decyzje podejmuje i jaką pracę i wysiłek wkłada w to, co robi. I to właśnie nastawia nasze dzieci na wzrost i to dodatkowo na samodzielny wzrost. I tutaj przechodzimy do samoświadomości, bo ona również jest kluczowa do tego, żeby dziecko mogło być w przyszłości odpowiedzialne samo za siebie i za swój własny rozwój. Przygotowałam w związku z czym dla Ciebie narzędzie do wydruku, do samodzielnej pracy dziecka nad właśnie samoświadomością. Przyda się to też w sytuacjach, kiedy dziecko stawia czoła jakimś nowym wyzwaniom. I wszystkie materiały do wydruku, które widzisz teraz przed sobą, dostępne są do pobrania w linku poniżej tego odcinka. Sam wydruk zatytułowany jest Kim jestem? Bo chodzi w nim właśnie o eksplorowanie tej świadomości i porównywanie tego, jak te zapiski i korzystanie z tego narzędzia wygląda za pierwszym, drugim, trzecim razem. Jak wygląda dziś i po kolejnych 3 miesiącach. Jak wygląda, kiedy siadamy do tego narzędzia spokojni i zadowoleni, a jak to wygląda, kiedy jesteśmy zdenerwowani, smutni lub czymś zawiedzeni. Na samej górze wydruku mamy zachęty dla dziecka do opisu lub rysunku, zależnie od wieku, niektórym dzieciom będzie wciąż łatwiej zrobić rysunek, do tego, żeby opisać lub narysować, jakim jest człowiekiem, jakim człowiekiem się dzisiaj czuje.
I tutaj mniej chodzi o sam ten jeden konkretny opis czy rysunek, ale bardziej o refleksję tego, że to, jakim my człowiekiem się czujemy, może się zmieniać, może podlegać zmianom. A ponieważ temat samoświadomości jest w ogóle bardzo trudny i niewielu dorosłych to potrafi, poniżej na wydruku mamy zdania pomocnicze, zdania do dokończenia, na przykład: jestem człowiekiem, który kocha i mamy napisać co, który chce, który ma za cel i piszemy, jaki jest cel. Jestem człowiekiem, który kiedyś bał się i zapisujemy, czego się kiedyś baliśmy. Jestem człowiekiem, który inspiruje się i opisujemy nasze inspiracje. Zachęcam do tego, żeby regularnie drukować właśnie takie narzędzia i podrzucać dziecku w sytuacjach, kiedy właśnie stoi przed jakąś zmianą, albo przed wyzwaniem, albo przed decyzją do podjęcia, i żeby od czasu do czasu też te poprzednie kartki porównywać z tymi najnowszymi. Bo właśnie takie elementy i taka praca nad samym sobą pomoże dziecku w eksploracji samoświadomości. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Pamiętaj, że w linkach poniżej znajdziesz pozostałe odcinki do wysłuchania, materiały do pobrania oraz dodatkowe informacje na temat usług HP Plus i Instant Ink. Dodatkową informację, jaką mam dla tych z Was, którzy zastanawiają się nad zakupem drukarki albo szukają dla siebie nowej, na dokładnie ten model, który mam ja, czyli HP Envy 6020E, macie kod rabatowy i ten kod rabatowy do sklepu x.com również znajdziecie w linku poniżej. Dziękuję Wam bardzo jeszcze raz i mam nadzieję do zobaczenia w kolejnym odcinku podcastu.